Nie tylko najzdolniejszy, zdaniem Tymoteusza Puchacza, ale także najprzystojniejszy piłkarz młodego pokolenia wsiadł do futraka, Jakub Modry. Dzień dobry. Ciekawi mnie, jak ty w ogóle zareagowałeś na tę kontuzję, bo to jest taka kontuzja, która oczywiście jest typową piłkarską kontuzją, ale też niespecjalnie przyjemną, zwłaszcza w kontekście rehabilitacji i pewnie operacji. Pamiętam Arkadiusza Milika, który zrywał wiązadła po raz pierwszy i to był dla niego duży cios. On to bardzo przeżył, nawet bym powiedział, że za bardzo, jak patrzył na to z perspektywy czasu. U ciebie było podobnie, czy ty sobie z tym radziłeś psychicznie trochę lepiej? No wiesz co, ja miałem... No wiadomo, że to był cios, nie? No bo jakby ja nigdy generalnie nie miałem żadnej kontuzji. Miałem też problem z tym kolanem rok temu na Euro, nie? Po meczu z Hiszpanią. Ale tak, no wiadomo, to tam opuściłem ten mecz ze Szwecją, ten ostatni grupowy na Euro. Wróciłem też tutaj, miałem rehabilitację, nie wiem, z 2 tygodnie i wróciłem do klubu już gotowy, nie? Ale tak to ja nigdy nie miałem, wiesz, ani nic naciągnięte, ani problemu żadnego, czy z kolanami, czy z kostką, nigdy nic. Nie miałem jakby sytuacji, że byłem wykluczony nawet z jednego meczu w całej swojej jakby karierze, nie? Więc to była taka moja pierwsza w ogóle kontuzja, no i wiesz, od razu taka poważna, więc to był jakiś cios. No i też to przeżywałem, bo wiesz, jak dostałem diagnozę po rezonansie, no to się popłakałem i wiesz, no tak od razu myśli w głowie, nie? Czy wiadomo, że tydzień temu wywalczyliśmy mundial. Już generalnie wiedziałem, jak to się stało na boisku, że to jest coś poważnego, nie? No bo taki cała ta sytuacja, to co poczułem też w kolanie, usłyszałem taki, wiesz, trzask taki niebezpieczny, nie? Że wiedziałem, że to jest coś nie tak, ale później też duże wsparcie dostałem od chłopaków, którzy już to przechodzili właśnie od Arka Milika, od Pawła Dawidowicza, Paweł Bochniewicz też do mnie pisał, no nie chcę pominąć nikogo, ale dużo chłopaków, którzy to przechodzili, to od razu mi pisali, nie, jakby też mnie nastawiali na to, co będzie, więc no tak, był to taki cios, ale myślę, że tak psychicznie, no radzę sobie, wydaje mi się dobrze. Widzisz, też zawsze w takich momentach mam wrażenie, że zawodnik szuka odpowiedzi na pewne pytania, dlaczego akurat się stało to wtedy. Czy miałeś poczucie, że może twój organizm był po prostu za bardzo zmęczony, wyeksploatowany, bo to było właśnie świeżo po kadrze, ty przyjeżdżasz na mecz z Norwich i wchodzisz na końcówkę de facto i od razu. No tak, to prawda, no tak, no zawsze się zastanawia, czemu to się stało, nie? Na dobrą sprawę nie ma odpowiedzi. Możliwe, że to było jakieś przemęczenie. No bo tych meczów się nałożyło sporo, no ale to jest takie gdybanie, nie? Ale z drugiej strony nigdy z taką intensywnością nie grałeś też, jeśli chodzi o wymagania Premier League, bo to jest to, co ostatnio mówił Czesław Michniewicz w kontekście Matiego Kasza, że przyjeżdża zawodnik z Premier League i od razu widać, że on ma inne możliwości pod kątem wytrzymania pewnej intensywności, że jego może nie być kilka dni, on wchodzi do meczu i wygląda na gościa, ale... który... A czegoś takiego, wiesz, no w Polsce nie mogłeś. Nie ma czegoś takiego w Polsce, ale no wiesz, też jest intensywna ta liga. Jak graliśmy tą Ligę Europy wtedy w Lechu, nie? Wydaje mi się, że ja byłem jednym z najbardziej eksploatowanych zawodników w Lechu, bo pamiętam, że od czasu, jak my wróciliśmy do po wakacjach, po tym wicemistrzostwie i przygotowywaliśmy się do pucharów, to ja od momentu pierwszego meczu tam pucharowego, od pierwszej rundy do ostatniego meczu w grudniu, gdzie w styczniu wyjeżdżałem, zagrałem 30 meczów, nie? Wiadomo, że to nie jest ta intensywność, co... Ale dawka konkret. Ale masz mecz co 3 dni, dosłownie co 3 dni, bo graliśmy pierwszą rundę Liga Puchar Polski, druga runda Liga Puchar Polski i tak w kółko, nie? Gdzieś taką ciekawą rzecz w materiale dla Łączy Nas Piłka, wtedy, kiedy ekipa Łączy Nas Piłka była u ciebie w Brighton, że de facto treningi w Brighton są lżejsze niż w Lechu. Więcej wolnego jest niż w Polsce. No nie, lżejsze nie. Może źle to ująłem, że lżejsze. Czy jest ich mniej? Nie wiem. Jest ich mniej, to się zgadza. Jest ich mniej, bo na przykład no w Anglii to wygląda tak, że masz trening poniedziałek, wtorek, jak przy normalnym mikrocyklu. Środa jest wolna u nas, zawsze. Zawsze w środku tygodnia jest wolna. Czyli mały piątek, nie wiadomo. No, masz, no wiesz, wtorek masz mega mocno, bo masz małe gry, masz duże gry, średnie gry na utrzymanie, wiesz, masz no 2 godziny trening, masz siłownię, no i środę masz wolną całkowicie, nie? No raczej nie wiem, czy ktoś przychodzi do klubu cokolwiek robić, nie? Ewentualnie może jakaś tam regeneracja, ale masz wolną. No i czwartek, piątek znowu masz, no nie masz żadnego zejścia z obciążeń, nie? Masz po prostu mocny trening, piątek też masz mocny trening, masz gry. Czasami przed meczem masz małe gry, jakieś, wiesz, masz całe fragmenty, masz dużą grę na całym boisku, jakąś taktykę.
No i nie są, na pewno nie są lżejsze treningi, może, nie wiem, źle to wtedy ująłem, więc nie są lżejsze, jest ich mniej, ale są no, mega intensywne. Pytanie o Leandro Trossarda musi paść, czy takie brameczki jak nam zasadził, to jest normalna sprawa? No tak, no to jest kot, nie, generalnie. W sensie od początku jak przyszedłem, to był taki jeden z zawodników, którzy się najbardziej rzucali w oczy. Może nie pod kątem bramek i tak dalej, ale pod kątem takiego, wiesz, panowania nad piłką, prowadzenia piłki, dryblingu, no to jest pan piłkarz, nie? No i myślę, że to pokazał i myślę, że on też lepiej się czuje, jak gra, powiedzmy, z drużynami słabszymi, czyli tak jak, powiedzmy, Belgia kontra Polska. Wiadomo, że Belgia jest od nas lepsza. I wiesz, on wszedł tam w 60 którejś minucie, czy w 50 którejś, już my byliśmy trochę podmęczeni. I wiesz, on miał dużo swobody, dużo miejsca, więc mógł sobie robić tak naprawdę co chciał, nie? Wydaje mi się, że Brighton jeszcze nie pokazał tego takiego potencjału, no bo wiadomo, my też nie jesteśmy drużyną, która zawsze dominuje. Jesteśmy, wiadomo, przeciwko... Chociaż często chce. Często chcemy, ale nie zawsze, wiesz, przeciwko tym najlepszym drużynom nie zawsze się to udaje i on też nie ma tyle tej swobody jednak w lidze, nie? Więc wydaje mi się, że jeszcze on... Tak mi się wydaje, że pokaże jeszcze pełnię swoich możliwości. Czyli mimo, że w lepszym zespole i jeszcze w lepszym otoczeniu mógłby być... Mógłby dać jeszcze więcej, tak. Jeszcze chociaż tą końcówę sezonu, gdzie ja nie grałem i zaczęło im żreć, to super grał, nie? Zaczął, wiesz, strzelać, asystować. A ty widziałeś tę statystykę, że jeżeli chodzi o expected goals, jesteś na pierwszym miejscu w klasyfikacji zawodników, którzy nie strzelili gola. Tak, i też była jakaś statystyka zawodników, którzy oddali najwięcej strzałów na bramkę i też nie strzelili gola. Numer jeden, Jakub? Nie, byłem chyba w pierwszej piątce. Pierwszy był McNeil z Burnley. On, ten skrzydłowy. No, on zero bramek, chyba zero asyst w sezonie. Ale tobie też się działo to cały czas w głowie, że... No pewno trochę się działo, nie? Że wiesz, masz jedną, drugą, trzecią, słupek, poprzeczka, broni, bramkarz. No miałem ten okres, że tych sytuacji było pełno, nie? Że... Mers United chyba taki jest najbardziej, wiesz... Mers United chyba tak najbardziej siedzi, pamięci. Nie? Że to, co mi wyjął z tej głowy, później poprzeczka. Więc no tak, pewnie trochę się działo. Wiadomo, że tak sobie trochę wmawiałem, że nie, rzucam się. Myśliłeś tak, ale właściwie bramki nie są ważne, no ale tak mental. Jednak wiesz, przy tych sytuacjach mogłem mieć spokojnie tak z 5 bramek plus, nie wiem, kilka asyst w tym sezonie i wiesz, inaczej się już patrzy na taki sezon. Masz taką swoją paczkę znajomych i tak, tam są i piłkarze, którzy grają poważnie, bo grają w kadrze, i piłkarze, którzy no grają, dopiero zaczynają swoją przygodę z piłką poważniejszą, tacy jak choćby Mateusz Skrzypczak. Są też tacy, którzy pewnie chcieli grać w piłkę, ale nie grają. I czy oni, jak z tobą rozmawiają, to właśnie traktują się jako gościa, który trafił do piłkarskiego Disneylandu i jak tacy mali chłopcy podpytują, jak tamten, jak ten, jak w Premier League i tak dalej? Czy to już nie jest ten etap ekscytacji tym faktem? No, w sensie generalnie tak, wiesz, my mamy kontakt na co dzień, nie? Więc to są takie po prostu rozmowy. Nie mają tak, że podpytują, a jak... No, też tak jest, nie? Często... Ale no to jest takie normalne rozmowy. Wiadomo, że jakby każdy się tą piłką fascynuje i każdy się interesuje też, jak nam idzie, ale też się interesują, powiedzmy, ligą angielską, nie? Więc myślę, że to jest normalne, że cię tam pytają, czy... No po prostu rozmawiamy o tym, nie? Jakby cały czas jest temat piłki na świeczniku. Gdzie nie wyjdziemy, no to jest tylko piłka nożna. Tylko tym. No i jakby oni cię zapytali, oprócz tego, o czym nam powiedziałeś w kontekście tego mikrocyklu treningowego, co najbardziej ciebie zaskoczyło, albo jak sobie już możesz to porównać do swojej wcześniejszej przygody, to co byś odpowiedział na takie pytanie? Odnośnie mikrocyklu treningowego? Mikrocyklu, obciążeń, klimatu szatni i w ogóle ligi, jak tak? No nie, no jest ogromna różnica we wszystkich jakby aspektach, nie? I tak jak mówisz, w szatni... Jakby szatnia polska, a szatnia angielska, no to są dwie różne szatnie. No też taki, wiesz, styl ogólnie bycia piłkarzy w Premier League, a w Polsce. No wiesz, no wszystko się różni, nie? No też co same treningi, mikrocykl. Szybowska jest większa w Anglii, tak? Jest większa w Anglii, no chociaż no, może w Polsce, jest... w Polsce też jest spora, mimo tak? wszystko. No. Jakby nieadekwatnie do poziomu może nawet. Tak? No w sensie każdy, myślę, wiesz, wie, w jakim jest miejscu w ekstraklasie, nie? Wie, że ja też jestem ostatni, który by ekstraklasę hejtował, czy no, wiesz, tak. jakoś tam umniejszał ekstraklasie, bo ja uważam, że to jest mimo wszystko ciężka liga.
Ciężka do grania. Ciężka do grania, ciężka dla młodych zawodników. Jest fizyczna faktycznie, więc ja nie będę na pewno hejtował ekstraklasy, ani zawodników w ekstraklasie, bo wiesz, no... Niektórzy mają po prostu, wiesz, możliwości, że ekstraklasa to jest ich max, niektórzy wyjeżdżają, więc... Ale wiesz, no Premier League to jest takie piłkarskie NBA, nie da się... No tak, nie da się to prawda. Mateusz, to co jest właśnie szczytem takiej przewózki Flexu w Brighton? W sensie akurat piłkarzy. Brighton to jest, wiesz, Brighton to jest... To nie jest na przykład, no to są, no, to nie jest Londyn, nie? Że w Londyn, Londyn to jest faktycznie miejsce, gdzie możesz dużo, nie? A Brighton to jest, wiesz, nad morzem, spokój bardziej, wiesz, takie spokojne życie, nie? Więc myślę, że tam nie ma jakiegoś fleksowania się specjalnego, że ktoś jest piłkarzem. Raczej jest takie, myślę, spokojne życie i nie ma czegoś takiego, że ktoś, nie wiem, coś robi na pokaz. Wydaje mi się, że szatnie, mimo że to jest Premier League, to mamy taką bardzo normalną i wszyscy są tacy mega w porządku. Nikt nie gra piłkarza jakoś specjalnie. Nie? Ale atmosfera jest bardziej rodzinna czy bardziej korporacyjna? Bo powiedziałeś, że polska szatnia, angielska szatnia to są dwie różne, no, szatnie. Polska... No bo w Polskiej jednak ta rodzinność, ta familijność to jest coś takiego. No, no, no jasne, że tak. Jakby polska szatnia, myślę, że nie ma podjazdu do żadnej szatni. Sorry. Polska szatnia... Jest źle to ująłem. Żadna inna szatnia nie ma podjazdu do polskiej szatni. Mhm, dokładnie. To chciałem powiedzieć. I to jest tytuł tego odcinka. Tak. Więc no, na pewno w polskiej szatni się czujesz jak u siebie w domu, nie? A w angielskiej też super, mamy super atmosferę, wiesz, wszyscy są mega, wiesz, przyjaźni. No też jest jak rodzina, nie? Każdy się czuje dobrze. No, nie ma, no wiesz, pewnie zawodnicy, którzy, nie wiem, nie grają albo są trochę odpaleni w szafie, no to momentalnie się... Wiesz, a widzisz troszeczkę... te same profile osobowościowe, na przykład, wiesz, taki atmosferi, czy Maruda, bo w każdej szatni, nie, polskiej, no, tak, zawsze no. Jest gość w atmosferze, zawsze jest ten Maruda, zawsze jest ten, no, wiesz, jest, tak, trener, jest, no tak? To akurat jest podobne, myślę, że to nieważne w jakim kraju masz takich zawodników. Jeśli chodzi o Grahama Pottera, ty miałeś okazję z nim dużo rozmawiać pod kątem jakby twojego profilu piłkarskiego, no bo wiemy też, że próbował cię na różnych pozycjach. Dla nas oczywiście ty jesteś ósemką, ale jestem ciekaw, jaką on miał wizję, jakie on miał spojrzenie. I skąd to lewe wahadło się wzięło na początku? Takie fejkowe. Fejkowe lewe wahadło, tak. Bo jak pierwszy raz mnie stawiał, to faktycznie wziął mnie na rozmowę. Wziął mnie i kurczę, kogo wziął? Chyba Bisumę. I mówił właśnie, że będę ustawiony na tym lewym wahadle i faktycznie w obronie mam grać jako ten piąty lewy obrońca, nie? Ale jak rozgrywamy, no to nie mam być wahadłowym, nie? Mam sobie schodzić właśnie do środka. Bliżej światła bramki. Tak, bliżej światła bramki, schodzić do środka, tam w to miejsce mi zejdzie napastnik i wiesz. No ale później były takie mecze, że grałem lewe wahadło. Przyklejony do linii, wiesz, z prawą nogą i nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Szczerze mówiąc, więc dużo z nim rozmawiałem tak ogólnie o mojej pozycji. No wiadomo, że my jesteśmy taką drużyną, która gdzieś co chwilę zmienia system. Mhm. Jeden mecz gra, nie wiem, 3-5-2, drugi gra na 4 środkowych pomocników w diamencie, wiesz. Później gramy 4-3-3 tradycyjne i często zmieniamy, więc ja też często byłem gdzieś rzucany, powiedzmy, na taką dziesiątkę, później na taką fałszywą dziewiątkę, później gdzieś bliżej właśnie lewej, bliżej prawej, więc i myślę, że to jest też mój atut, że potrafię się dostosować do tych różnych pozycji i myślę, że też trener to zobaczył, że okay, czyli... radzę sobie tutaj, no to on nie ma problemu, żeby mnie tutaj dać, bo wie, że sobie poradzę i wie, że mogę dać coś ekstra na tej pozycji. Miałem taki moment, że rozmawiałem z nim chyba przed meczem, nie pamiętam, to był chyba West Ham, gdzie ustawił mnie faktycznie, ja grałem z Bisumą, 6-8 i mówił mi, że docelowo chciałby, żebym grał właśnie na tej ósemce, no ale później następny mecz już grałem na 10, nie? Więc no, byłem tak rzucany, ale nie miałem z tym problemu, bo wiesz, no, czasami fajnie jest sobie zagrać wyżej, masz tych pewnie sytuacji. Pewnie okazji do dania strzału na bramkę, prawda? Więc absolutnie nie mam z tym problemu i myślę, że ja się dostosowuję do tych pozycji i też trener widzi, że potrafię jakby wszędzie zagrać. Zwłaszcza, że selekcjoner reprezentacji polskiej Czesław Michniewicz też uwielbia zmieniać te systemy, co no i też, tak, i też z trenerem Michniewiczem rozmawiałem przed tym meczem ze Szwecją, że możliwe, że zagram wyżej, możliwe, że zagram na 6-8, bo potrafię tu, więc też rozmawialiśmy o tym, gdzie w sumie najlepiej mnie ustawić. A czy Graham Potter dużo czasu poświęca na to, żeby wam wytłumaczyć te zagadnienia taktyczne, jego pomysł na mecz? To jest jedna odprawa, czy dużo rozmów indywidualnych, jak to wygląda w Brighton? No nie, no myślę, że później
Tak już z biegiem sezonu, już tak, takie automatyzmy. Nabraliśmy takiego już zgrania w tych systemach. Wiedzieliśmy po prostu, co kto ma robić, więc myślę, że sami się dostosowywaliśmy do tych założeń. Wiadomo, że są gdzieś odprawy, są założenia, które trener od nas wymaga i ćwiczymy to faktycznie na treningach, nie wiem, czwartek, piątek, ale myślę, że dużo, dużo też naszej takiej swobody w tych wszystkich działaniach. Okay. On też sprawia wrażenie bardzo łagodnego i spokojnego gościa. Czy zdarza mu się wkurzyć? Zdarzało mu się. Był taki moment, jak mieliśmy ten taki okres gorszy, gdzie tam trzeci, czwarty, piąty mecz dostawaliśmy w łeb i kurczę, nie pamiętam, który to był mecz, chyba Newcastle na wyjeździe, gdzie tam dostaliśmy chyba w 20 i później w 25 dwie bramki. No i słabo wyglądaliśmy, no mieliśmy ten okres takiej zadyszki i no i tam był taki moment, że wszedł i nas z***ł dość mocno. To już była frustracja, wiesz, całej drużyny. To nie była tylko frustracja trenera, bo wszyscy, no wiesz, no dostajesz, to się chyba zaczęło od tego United. Aha. Na wyjeździe. Dostajesz jeden, później, no dostaliśmy 6 meczów pod rząd, nie, z przerwą na, no później i była cały przerwa czas na... ta sama gadka, że dobrze grają, ale... No nie? Wiesz, no do pewnego momentu no. Możesz to mówić, że wiesz, gramy dobrze, no nie poszło, wiesz, dobry przeciwnik. I tak dalej, no ale już jak dostajesz piąty czy szósty, no to już wiesz, no nie tylko trener, wszyscy byli, wiesz, sfrustrowani tym i no ale to jest normalne, nie? Ale później była kadra, wróciliśmy po kadrze, był, to było po tej kadrze? Chyba po tej marcowej? Nie. Tak, to było to po tej marcowej, no. Więc i... to. Mecz Norwich i później poszło. Powiedziałeś, że dobrze sobie poradziłeś psychicznie z tą sytuacją związaną z kontuzją i się tak wtedy uśmiechnąłeś. I zastanawiam się, czy to coś znaczyło. To znaczy, jakby co ci w tym pomogło, bo też są różne momenty w życiu człowieka. Nie ze wszystkimi jest sobie w stanie poradzić sam. No, a jak było w twoim przypadku? No, w sensie, wiesz, no był ten okres taki... po samym urazie na boisku, gdzie jakby wiesz, schodząc z boiska na noszach i przeniesiony od razu do gabinetu tam na stadionie. No i wiesz, no wiedziałem, że coś jest nie tak po tym jakby, co poczułem w tym kolanie. No i już jakby czułem, że wiesz, no coś się stało poważnego, więc już wtedy psychicznie tak wiesz, tysiąc myśli właśnie, że coś poważnego, więc pewnie minimum pół roku, a może coś jeszcze gorszego, może wiesz. Młodzi są specjaliści, którzy radzą sobie z tym problemem szybciej. Są, nie wiem, nie byłem. Może. Czytałem. Trzy miesiące jest coś do grania. Ale są tacy. Czytałeś, ty się śmiałeś w sensie? Czy się wkurzałeś? Zaciekawiłeś się może? Zaciekawiłem się, ale wiesz, szybko... Zweryfikowałeś? Szybko zweryfikowałem, gdzie trzeba i też nie tylko ja, tylko ludzie publicznie to weryfikowali. Więc no nie wiem, może... Może by mnie doprowadził ten pan w 3 miesiące, czyli już bym był za... No, na ligę, nowy sezon, na ligę już bym był fresh, więc może by tak zrobił, nie wiem, ale no, wybrałem inną drogę rehabilitacji. Ten okres przed operacją i po operacji też byłem z Agatą w domu, więc ona z Agatą później przyjechała. Ona się podjęła roli psychologa. Ona się podjęła roli psychologa i ogarniacza wszystkich spraw tak? Dookoła, nie, bo... No, ona nie była sama, bo też przyjechała jej mama, żeby pomóc tak ogólnie, no bo ja... Nie jesteś w stanie wykonać prostych, wiesz, funkcji, wyrzucenie śmieci, czy przyniesienie jedzenia, nie jestem w stanie wykonać funkcji chodu normalnego, więc co dopiero wyniesienia śmieci. Pójście do toalety jest wyzwaniem, nie? No nie, pójście do toalety to był dramat dla mnie, nie? Ja dosłownie wstawałem, no te pierwsze dni po operacji, to wstawałem raz dziennie, żeby się przejść do toalety i wracałem do łóżka, nie? Bo też wiesz, i trochę byłem... Wiadomo, że to kolano i to było świeżo po operacji, ale też nie miałem tak za bardzo siły i chęci, żeby cokolwiek robić. Nie? Wiesz, bo to jest niesamowite, dlatego że życie piłkarza jest piękne, dlatego że robi się to, co kocha, a w momencie, kiedy masz kontuzję taką ciężką, praktycznie codziennie robisz to, czego nie znosisz. No i też... I to jest ten kontrast, wiesz, jakby nagle z dnia na dzień. Nie? No to prawda i też tak sobie, wiesz, później myślałem o tym wszystkim, że na przykład, wiesz, nigdy nie myślałem, jak to jest mieć kontuzję w ogóle, co czują zawodnicy, którzy, wiesz, na przykład tak jak Arek czy Bielo... Ty sobie płynąłeś przez swoją karierę. Mieć, nie wiem, w ogóle operację ciężką i tak dalej.
wrócić, powiedzmy tak jak chłopaki po operacji, po rehabilitacji, wrócić do grania i zrobić to jeszcze raz, nie? Mhm. To wydaje mi się jest dopiero wyzwanie, żeby takie coś wziąć na klatę i wrócić i faktycznie jakby psychicznie sobie z tym poradzić, nie? To wydaje mi się, że tym bardziej szacun dla takich zawodników, którzy przeżyli, wiesz, powiedzmy jedną kontuzję, drugą, trzecią, jedną operację, drugą i jednak mimo wszystko dalej grają na bardzo wysokim poziomie. No co, Kuba, życzymy Ci dużo zdrówka, przede wszystkim spokojnego powrotu na boiska Premier League i oczywiście do reprezentacji Polski, bo polska piłka Ciebie cały czas bardzo mocno potrzebuje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Dziękuję.